Witam w kolejnym odcinku, moi drodzy, związanych z zapłonami, z układami zapłonowymi AC-CDI w pojazdach z silnikami czteroosobowymi GY6, to znaczy dokładnie 139 QMB. Moi drodzy, czasem macie tak, że wymieniacie moduł, cewkę zapłonową, iskry nie ma, jest problem, także no i głowa boli. Moi drodzy, jest sposób na zdiagnozowanie tego, czy te cewki zapłonowe są, czy te cewki są dobre, czy są uszkodzone, czy to jest wina tych cewek. Za chwilę wytłumaczę, jak to można prosto zrobić. Moi drodzy, no co będziemy potrzebowali, żeby to zdiagnozować ewentualnie? Najprostszym, najszybszym sposobem jest posiadanie jakiegoś miernika. Ja mam akurat taki miernik. Może to być jakikolwiek miernik, moi drodzy, który ma, może mierzyć tutaj nam impedancję, oporność. Miernik musimy włączyć tutaj na pomiar oporności. To jest dokładnie podziałka z ohmami. No i musimy obserwować wyświetlacz, co się tam będzie działo. Moi drodzy, mamy dwa przewody tutaj, czasem są trzy, to jest akurat czteroprzewodowy, ale czasem jest pięcioprzewodowy iskrownik, który ma jeszcze zielony przewód, w którym płynie masa, jest to masa dokładnie, minus. Moi drodzy, jak to mierzymy? Na pewno nie mierzymy tych przewodów białego i żółtego, ponieważ to są przewody związane z ładowaniem i zasilaniem świateł. Jeśli nie mamy świateł, a podejrzewamy prądnicę, to możemy oporność zmierzyć przewodu żółtego, a nie ma ładowania przewodu białego. Ale my się dzisiaj zajmiemy akurat zapłonem, bo to jest najczęstsza usterka, którą zauważyłem podczas kilku nastoletniej mojej pracy przy tych pojazdach. Także już Wam mówię, jak to najlepiej zrobić. Moi drodzy, oddalę trochę tą kamerę, żeby lepiej było po tutaj operować. Więc mamy tutaj dwa przewody. Jeden z biały, przepraszam, czarny z czerwonym paskiem. Tutaj akurat jest cały czarny, bo już go ktoś wymieniał. A drugi jest niebieski z żółtym paskiem lub białym. I czasem zdarza się czerwony z białym paskiem. Czerwony z białym paskiem, albo tak jak tutaj widać, niebieski z żółtym paskiem, albo z białym, jest to przewód, który biegnie do impulsatora. Impulsator, jak wygląda, już wiecie, z poprzedniego odcinka. Więc my musimy zmierzyć oporność, moi drodzy, jeden koniec sondy, jedną sondę wpinamy tutaj do przewodu, a drugi do masy impulsatora. Masa impulsatora jest tutaj na zacisku tej śruby. Przykładamy i mamy odczyt na mierniku 137 ohmów. To musi oscylować wokół 140 ohmów, moi drodzy. Jeśli macie taki wynik pomiaru, to jest najbardziej prawidłowy. W ten oto sposób właśnie przetestowaliśmy sobie impulsator, jeśli jest przejście na impulsatorze i wartość oscyluje około 140 ohmów, jest wszystko w porządku, znaczy, że jest sprawny. Teraz sprawdzenie cewek zasilających moduł zapłonowy, to są te dwie cewki tutaj. Tutaj jest napięcie od 300 do 600 V, od 200 nawet do 600 V. Podczas wyższych obrotów, a wolne gdzieś koło 250, także dosyć wysokie napięcie tutaj jest generowane, a o niskim natężeniu oczywiście. Tutaj mamy odwrotną sytuację, ponieważ tutaj masą do tego jest ten stator, który jest przykręcany do masy. Moment, ja to jakoś spróbuję. Ale musimy też miernik widzieć. Minusem czy masą jest właśnie tutaj ten stator, który jest przykręcany do silnika. No i tutaj analogicznie jedną elektrodę do jednego końca, a drugą elektrodę do przewodu czarnego z czerwonym paskiem, moi drodzy. Podpinamy i sprawdzamy odczyt 435 kOhmów. Nie ohmów już, tylko kOhmów. Zauważcie, że kOhmy to już jest troszeczkę inna wartość, ale jeśli mamy, oscylujemy wokół 500 kOhmów, jest wszystko w porządku. Jeśli ta wartość jest na przykład 100, 200, to już na pewno nie będzie działało, ponieważ gdzieś coś z uzwojeniem stało się niedobrego. Moi drodzy, podsumowując, jeśli po wymianie modułu nie macie w dalszym ciągu iskry, a macie nową cewkę, nowy moduł, po wymianie modułu i cewki musicie się zająć, moi kochani, iskrownikiem,
zdiagnozowaniem tego najlepszy, najprostszy sposób właśnie takim miernikiem albo podobnym, także to powinno wystarczyć. Jeśli te wskazania oscylują właśnie w tych granicach, to znaczy, że iskrownik mamy w najlepszym porządku. Moi drodzy, krótki film, ale treściwy, wydaje mi się. Jeśli Wam się przydało, oczywiście łapki w górę, a podejrzewam, że się przyda, bo przypadków z usterkami układu zapłonowego jest naprawdę mnóstwo. Także życzę Wam wszystkim powodzenia w naprawach swoich pojazdów i do następnego usłyszenia.